pierwszej kolejności to się rzuca w oczy, to jakieś odpięte, luźne tutaj przewody. I tak, ten egzemplarz jest też w bardzo ładnym stanie zachowany i jeżeli chodzi o historię tego samochodu, ale jak pojechał do przeglądu, to powiedzieli, że... Witam was wszystkich w kolejnym nowym odcinku, słonecznym, fajnym, naprawdę ta zima tutaj u nas mija, chociaż w Polsce cały czas dowala śniegu, minus 16 stopni. Wbijamy w nowy temacik, mamy tutaj Volkswagena, no i właśnie, śmieszny temacik, śmieszny tak w ogóle nazwa filmu, bo tak naprawdę co klient do mnie dzwoni i mówi o tym Volkswagenie, każdy mówi inaczej, jeden mówi, że to jest Volkswagen Python, drugi Phaeton, drugi jeszcze inaczej, słyszałem tyle nazw, że nawet nie potrafię ich powtórzyć. Dzisiejszy odcinek będzie z samochodem od widza, porozmawiamy się troszeczkę o tym samochodzie, zrobimy jego oględziny, powiem wam kilka ciekawych rzeczy o nich, bo to powiedzmy auto rzadko spotykane i sprawdzimy tak naprawdę, czy ma jakieś bolączki, więc zapraszam do oglądania. Od czego zaczniemy, to wam powiem, że niby ten samochód wygląda na dzisiejsze czasy niepozornie, ale kiedyś niestety na taki samochód mógł sobie tylko pozwolić jakiś sędzia, prawnik, adwokat, czy na przykład ksiądz, bo ja znam księdza, który na tamte czasy jeździł już takim samochodem. Były to naprawdę bardzo drogie samochody w zakupie, ale w sumie też nic dziwnego, bo na tamte czasy to, co one posiadały, to co miały w środku, to naprawdę jest nie do opisania. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda środek w tym konkretnym samochodzie. Powiem wam, że co jest fajne też w tym modelu, że tak naprawdę każdy samochód, który do mnie przyjeżdża, jest kompletnie od podstaw inny w środku, inne wyposażenie, inne kolory, całkowicie inaczej jest wyposażony, więc to czyni ten samochód tak naprawdę też takim wyjątkowym, bym powiedział. To się nawet dowiedziałem od mego klienta, że są jakieś grupy i społeczności, gdzie są nawet na YouTubie zloty takich Volkswagenów, o czym też nie wiedziałem i tam można różne zobaczyć zloty takich samochodów i jak kto tam ma odpicowaną furę. Tu macie sobie obczaić, a my przechodzimy do środka, zanim wjedziemy nim na warsztat. Tak, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że ten samochód jest na zawieszeniu pneumatycznym, silnik 3-litrowy, ten sam co był w Audi A6C6. No i wchodzimy do środka. Zobaczcie, że jak na tamte czasy, 2008 rocznik, to tutaj środek jest naprawdę nie do opisania. I tak, ten egzemplarz jest też w bardzo ładnym stanie zachowany i jeżeli chodzi o historię tego samochodu, to tak samo właśnie miał go jakiś adwokat, potem chyba ktoś tam, jakiś prokurator. No i w końcu teraz go ma jeden z naszych widzów. Widz opłacił mi wpłatę na Patronata. Troszeczkę sobie porozmawialiśmy przez telefon i właśnie umówiliśmy się na termin na naprawę. Dajcie koniecznie dać w komentarzach, co wy uważacie, jak to było zrobione na rok 2008 bodajże. Zobaczcie. Jeżeli bym miał go porównać, to na pewno bym go porównał do Audi A8. Czyli tak naprawdę jakość wykonania tego samochodu, to jak się tym jeździ i cała reszta, to mogę śmiało porównać do Audi A8, co mi najszybciej przychodzi do głowy, bo te auto jest naprawdę ciężkie, jest ogólnie dosyć spore, dużo waży, tak jak mówiłem, i trzyma się jak przyspawane, nawet nie czuć nim prędkości, jak jedziecie po mieście 70 na godzinę, to po prostu jak to auto by stało w miejscu, jest to coś nie do pisania, bardzo fajnie się tym jeździ. I nie dziwię się, że jest tylu fanatyków tego modelu. No ale dobra, słuchajcie, koniec gadania. Wjeżdżamy na podnośnik. Będziemy go od spodu sprawdzać, bo coś pan powiedział, że skrzypi w zawieszeniu. Ale ten samochód był jeszcze na dwóch warsztatach. I tam powiedzieli mu, że nic nie trzeba robić, że coś tam cieknie, ale to też mu nie trzeba tego robić. A więc wjeżdżamy i sprawdzamy. I chyba o czym wam zapomniałem powiedzieć, to to, że klient ma go zarejestrowanych, jak widzieliście, na polskich blachach. I on już mieszka dosyć spory czas w Niemczech i chce teraz zrobić przegląd, żeby można auto wziąć i zarejestrować normalnie na niemieckie blachy, ale jak pojechał do przeglądu, to powiedzieli, że cieknie z niego coś tam, że coś jest brudne i przeglądu nie dostanie. I tak właśnie oto klient tutaj z jakiegoś filmu dorwał do mnie kontakt przez Patronata i tak właśnie samochód trafił do mnie, a więc ja wjeżdżam powoli na podnośniczek. Zawieszenie mam już podniesione, słuchajcie, do góry.
co tutaj jeszcze trzeba zrobić na pewno, to zablokować kompletnie zawieszenie. A być może, że o, jack mod, dobra, jest włączone, więc będziemy mogli go sobie teraz swobodnie podnosić do góry i na dół. Widzicie, że macie taką lampeczkę na liczniku teraz zapaloną i sprawdzimy, co go tam może boleć od spodu, bo teoretycznie to jest to bardzo pancerny silnik. Tutaj mnie się klient pytał o wymianę rozrządu, ale nie wiem, czy wiecie, no jeżeli dbacie o te silniki, co 12-15 tysięcy zmieniacie olej, to moim zdaniem, jeżeli macie uczciwy przebieg, to 400-500 tysięcy te samochody robią bez dotykania w ogóle rozrządu. Wiadomo, że tutaj też czas będzie robił swoje, bo to auto już najmłodsze to nie jest, ale moim zdaniem to i tak te 400 tysięcy musi bezproblemowo ten samochód pokonać. Ten akurat samochód, jak i każdy inny, moim zdaniem potrzebuje trochę czułości, nie tylko od właściciela, ale i od mechanika. Ja się zabieram pierwsze za sprawdzenie zawieszenia. Widzicie, że tutaj macie podobnie zawieszenie jak w Audicie. Coś tutaj puka, coś tutaj stuka. Co namierzyłem, to najprawdopodobniej pod tą osłoną końcówka drążka, znaczy tutaj nie końcówka, tylko drążek kierowniczy, jest uszkodzony, ma minimalny luz, ale moim zdaniem coś jest o wiele głośniejszego w tym zawieszeniu, więc ja go podnoszę do góry. Powiem wam, że podnośnik naprawdę ma ciężko z nim czuć wagę i bierzemy się do dalszych oględzin. A więc lecąc, słuchajcie, od tyłu, tu też mniej więcej jakąś sporą część rzeczy posprawdzałem, ma się to naprawdę jak na ten rocznik w normie. Widzicie, że ze względu na zimę tutaj jest wszędzie pełno soli, bo te drogi tak naprawdę troszkę przedobrzyli tą solą. I lecimy dalej, bo słuchajcie, tutaj przód nas bardziej interesuje, a tył jeszcze do niego wrócimy, jeszcze sprawdzimy, ale to nie teraz. W pierwszej kolejności to się rzuca w oczy, to jakieś odpięte, luźne tutaj przewody. Co tutaj? Jakieś są mniej więcej większe czy mniejsze wycieki, ale żeby to bardziej stwierdzić, musimy zdjąć osłonę, ale jak widzicie, jest olej. Jest olej, naprawdę leci ten olej, więc musimy pościągać osłony, zobaczyć skąd on w ogóle leci, żeby obmyślić sobie jakiś plan działania. Zobaczcie, jakie tutaj mają do chłodzenia tarcz zrobione. Plastiki, z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, nie widziałem, a może po prostu przeoczyłem, też jest taka możliwość. Co widziałem na pewno, to że jeden łącznik tutaj jest naprawdę wyrobiony, ta guma tam się zsuwa, ale to całe zawieszenie dopiero zacznę kontrolować, bo na razie to tylko taki pierwszy rzut okiem. No i tak, po zdjęciu osłony możemy zobaczyć, że na pierwszy rzut oka największym wyciekiem, jaki tutaj jest, to na pewno korek spustowy oleju, który pójdzie nowy z odkładką. Zobaczcie, jaką utopią tutaj robi, chyba że nie jest dokręcony, co zaraz sprawdzimy. No ale lecimy dalej, sprawdzamy, co będzie z tyłu. Na pewno co będzie do wymiany, to tak naprawdę płoś. Nie wiem, czy będę wam w stanie to pokazać, będzie ciężko, ale w tym momencie kręcę kołem, a przegub stoi w miejscu i on się podnosi, ta półoś lewo, góra, dół, co świadczy o tym, że przegub wewnętrzny jest uszkodzony. Ten jest o wiele mocniej uszkodzony, ten troszeczkę mniej, więc może to powodować jakieś wibracje podczas jazdy, ale też i podczas postoju. No i teraz ktoś powie: Peter, jak podczas postoju jeszcze do dodatku płośki wewnętrzne przeguby będą ci drgania powodowały? Ale już miałem bardzo dużo przypadków, gdzie ktoś przyjeżdżał, auto jak stał po prostu na parkingu bez ręcznego, to po prostu są duże wibracje na budzie. Wymieniłem płośki, bo i tak były uszkodzone i wibracje kompletnie minęły, to nawet klient i razy w to nie wierzył, myślał, że coś jeszcze przy tym samochodzie robiłem. Myślę, że te płośki będą pasowały od Audi A6T6, tak na pierwszy rzut oka wygląda to wszystko identycznie, więc w tym temacie spróbujemy coś ruszyć. Zobaczymy, co tam było rozbierane przy tym wycieku. Być może jakieś tutaj była skrzynia opuszczona, dlatego po prostu ktoś tego nie poskładał. Lekkie zapocenia tutaj są, powiem wam, że nic strasznego, widziałem 100 razy gorsze. Oleju tak tutaj na tej drugiej osłonie za dużo nie było. Tak naprawdę na drugiej osłonie ten cały olej, co jest, to jest tak jakby z tego korka, bo jak samochód jechał, to ten olej leciał do tyłu. Zresztą widzicie, że sporo tego ciekło i ciekło to też po tamtej osłonie, zaraz wam to pokażę. Więc tak jak wam mówiłem, ten olej ciekł po tamtej osłonie i jeszcze troszeczkę po tej. Wątpię, żeby
to stąd ten olej był, ale my i tak tutaj, słuchajcie, wszystko wyczyścimy, wymyjemy idealnie i wtedy go jeszcze raz odpalimy, sprawdzimy, zobaczymy co leci. Klient też mówił, że auto skrzypi jak gdzieś jeździ. No i byłem po jakichś nierównościach, byłem się przejechać, oczywiście skrzypi. Na pierwszy rzut oka jest to spowodowane właśnie tymi gumami. Widać, że nie były nigdy wymieniane gumy na stabilizatorze. A jest to bardzo ważny element, bo one się wycierają, niby widać, że są w porządku, a auto podczas jazdy skrzypi. Sprawdzę tutaj jeszcze zawieszenie, bo coś mi tutaj nie do końca gra, bo coś mam wrażenie, o, teraz będzie to idealnie widać. Zobaczcie, stabilizator na dole, jaki ma luz, widzicie? I to właśnie powoduje te tu, te pukania. Więc mamy kolejnego sprawcę, stabilizatory na pewno wjadą nowe. A my patrzymy dalej. Swoją drogą to bardzo fajna skrzynia tutaj siedzi. Na pewno wiecie, co to jest za skrzynia. Lecimy dalej. W pierwszej kolejności teraz przesmaruję zamek, bo on smaru nigdy nie widział. Powiem wam, że jest go tak ciężko otworzyć, co już mogę gołym okiem zobaczyć, że nie wiem, czy o, widzicie teraz, że ten paseczek od napędu pompy paliwa jest spróchniały, więc raczej go zmienimy. Klient mówił, że tutaj było kilka nowych rzeczy, że na przykład ostatnio na autostradzie auto mu stanęło i w ogóle nie chciało jechać dalej z powodu klapy gaszącej. Możliwe, że się jakoś zablokowała. I teraz wycieki są też z góry. Czym mogą być spowodowane? Klient pokazywał mi rachunek na wymianę wtryskiwaczy. I tutaj po prostu się poci z okolic wtrysku, więc to po prostu wszystko wyczyścimy, zobaczymy z czego leci dokładnie. I jeszcze raz to wszystko poskładamy, co jest też ważne, że zobaczymy zaraz tutaj te klapki, czy nie mają tych sztang wyrobionych, bo to jest częsta wada w nich. Widzicie, że dwa silniczki ktoś już założył nowe, więc po prostu nie klapki, a silniczki. Ewentualnie te klapki też dosyć tak czysto wyglądają, więc możliwe, że rzeczywiście ktoś je wziął i też przy okazji wymienił. Skrzynia góry. Od góry suchutka. Więc najprawdopodobniej z wycieków to takie większe rzeczy to jest korek spustowy. Troszkę na pewno dwie strony wtryskiwaczy. Bo widziałem, że druga strona też jest bardziej zapocona, o, to widać, że wtedy troszeczkę leci, ale nie ma nic strasznego, jest lekkie, no troszeczkę przypocone przy turbinie. Posprawdzam potem te opaski, zobaczę, czy coś jest luźne. Wszystko tutaj wymyjemy pierwszej tak chyba na myjni, żeby się dodatkowo nie brudzić. A tam widać jakieś tam też leciutkie zapocenie, tak jakby coś przy rozrządzie, jakby klapki od rozrządu. Ale nic strasznego wam powiem, bo na ten przebieg co ma 260 tysięcy, to takie przypocenie jak umyjecie to i posprawdzacie, nie powinno się tam w ogóle nie dziać, chyba że naprawdę ma jakiś wyciek, ale to wszystko skontrolujemy. A więc tak, jeżeli chodzi o zapocenie na turbinie, to rzeczywiście węże były niedokręcone. Zrobiłem już chyba ze 3 obroty poza kamerą. A teraz jeszcze tyle dociągnąłem osobiście. Widać, że ktoś kiedyś to rozbierał. Zobaczymy teraz drugi wąż. Ja jeszcze nie nakładałem nawet na niego przechodki. Muszę uważać tylko, żeby mi nie spadł kluczyk. Troszeczkę gorsze podejście. Muszę sobie wziąć jakąś przedłużkę. Przedłużkę mamy wziętą. Nakładam klucz. Jedną ręką trochę jest to utrudnione, wam powiem, ale się da. No dobra, sprawdzamy. No i tak samo luźno. Tylko użyję do tego dwóch rąk, żeby to dokręcić. Więc to miejsce pocenia mamy jakby wyeliminowane. Zostanie nam wszystko ładnie, idealnie to wyczyścić, ale to pojedziemy z tym na myjnię, trochę odpicujemy to auto pod maską. Podejrzewam, że stąd leciał też olej gdzieś niżej po tym wężu.
Tutaj podejrzewam, że wszystkie po prostu wyjdziemy 6 podkładek nowych z kompletem uszczelnień. Tutaj, tak jak mówiłem, zapytam się klienta, czy będzie chciał, żebym zmienił napęd pompy wtryskowej, ale podejrzewam, że tak, bo to wiadomo, jak to w trasie zdechnie, to jest masakra. A cała reszta, powiem wam, że w normie. Samochodzik jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, w bardzo ładnej kondycji. Nic tutaj nie widać nadzwyczajnego, żeby gdzieś coś jeszcze było. Więc myślę, że zrobimy tylko kilka rzeczy. Przywrócimy go do takiego stanu, w jakim powinien być. Wyczyścimy go. Auto zdobędzie przegląd niemiecki. Pan sobie go zarejestruje. Będzie mógł się cieszyć samochodem i jeździć na zloty. Więc tak, jeżeli chodzi tutaj o całe sprawdzenie samochodu, wszystko żeśmy sprawdzili dokładnie, nie ma tak naprawdę aż tak wielu rzeczy jak na ten rocznik, żeby w nim dużo pogrzebać. Koszta myślę, że nie będą jakieś duże. Jedziemy właśnie na myjnię, troszeczkę go wymyć, wyczyścić przed robotą, żeby to, słuchajcie, miało ręce i nogi, żeby zobaczyć, skąd gdzieś ewentualnie jeszcze może pocić się, lecieć. Więc to wszystko sprawdzimy. Teraz jak na jakichś nierównościach, to naprawdę słychać, jak te stabilizatory uderzają, to nie wiem, robię takie wrażenie, by coś urwane było w kole, ale tak naprawdę wszystko jest w porządku. Poza tymi właśnie stabilizatorami. I co? Wymyjemy go i go wrzucamy na podnośnik i będziemy ogarniać go.